Cześć, witam Was wszystkich w kolejnym materiale poradnikowym. To Wy inspirujecie, dajecie nam tematy. Dzisiaj też temat, który jakby wyszedł z Waszej strony. Dla nas niektóre z rzeczy są oczywiste. Padło pytanie, jak powinna wyglądać wędka, tudzież zestaw do spomba. W moich dłoniach nasz element spot marker, właśnie wędka dedykowana typowo pod spomba. C2 element to w ogóle jest seria wędzisk, jedna z moich ulubionych, ale przejdźmy do samego wędziska. Wędzisko o długości 3,60 i krzywej ugięcia aż 5 lbs-ów. Naprawdę daje to niesamowitą moc. Musimy tutaj posłać tą naszą rakietę czasami na ponad 100 metrów, więc musimy tej mocy mieć znaczny zapas. Wędka wyposażona jest w uchwyt typu DPS. Naprawdę bardzo solidny uchwyt, który bardzo pewnie trzyma nam kołowrotek. Jeśli o kołowrotku, to ja podpiąłem dzisiaj kolejną z moich chyba najbardziej ulubionych zabawek, jeśli chodzi o kołowrotki, Fulcrum wersja 7000 XD. Mam tu nawiniętą starą żyłkę. Za chwileczkę dowiążemy tutaj plecionkę, ale jeszcze troszkę o samym wędzisku. Wędzisko wyposażone jest w przelotki MM Series. Jeśli chodzi o dolnik wykończony jest w dolnej właśnie części pianką, japońską pianką, która daje naprawdę pewny uchwyt podczas naprawdę siłowych rzutów. Także powiem Wam szczerze, kawał naprawdę dobrej wędki, właśnie typowo dedykowanej pod spomb. W połączeniu z kołowrotkiem to naprawdę tandem, który będzie niezawodny podczas właśnie tych technik połowu. Tak jak wcześniej Wam powiedziałem, mamy tutaj starą żyłkę, za chwileczkę dopełnimy szpulę właśnie naszą plecionką dedykowaną właśnie do spomba. Tutaj akurat 0,26 rozmiar, mamy też rozmiar 0,16. Wrap up seria AR. Nie będziemy tutaj daleko rzucać, więc w zupełności nam starczy. Gdybyście jednak chcieli osiągnąć znacznie dalsze rzuty, to polecam zdecydowanie rozmiar 0,16. Także za chwileczkę przejdziemy jakby do budowy całego zestawu. Po kolei omówimy to i pokażę Wam, jak ja to robię. Także przewiniemy to zaraz sobie przez przelotki. Przeciągniemy właściwie. Raz. Dwa. Mamy przeciągniętą naszą żyłkę, do której dowiązujemy wcześniej wspomnianą plecionkę węzłem strzałowym. Tutaj jeśli chodzi o same węzły, jest bardzo dużo materiałów instruktażowych na necie. Chociaż też o węzły pytacie, może kiedyś skupimy się właśnie na węzłach. Super. I pozostaje tylko nawinąć naszą plecionkę na kołowrotek. Oczywiście wcześniej możecie to włożyć do wody, żeby plecionka nasiąknęła. Zrobić sobie jakąś przerwę małą na kawę, żeby ona ładnie nabrała nam tej wody. Ona się zdecydowanie lepiej układa wtedy. Sama plecionka, powiem Wam szczerze, też ma fajne rozwiązanie, bo ma znaczniki, czarne znaczniki, bardzo widoczne. Co 3 metry i 60 cm mamy czarny znacznik. To też bardzo ułatwia sytuację, kiedy musimy określić odległość, tak, bo tą żyłkę, plecionkę klipsujemy sobie, kiedy łowimy gdzieś dalej, żeby ta precyzja rzutu była zachowana. Także takie praktyczne rozwiązanie, które ułatwia też posłanie naszego, o, mamy nawiniętą, posłanie naszego spomba na określoną przez nas wcześniej odległość. O. Mamy nawiniętą plecionkę na kołowrotek. Kolejną z czynności jest dowiązanie do tej plecionki przyponu strzałowego z grubej żyłki mono. Ja dowiążę naszego buldożera tym samym węzłem, którym łączyliśmy wcześniej plecionkę z podkładem. O, w ten sposób.
Szypon strzałowy właśnie jest swoistym amortyzatorem, też przenosi nam, powiem Wam szczerze, tą całą energię podczas rzutu. Także jest bardzo ważny przy założeniu właśnie i budowie tego zestawu. Obciach. O, super. I mamy połączenie naszego amortyzatora w postaci właśnie wcześniej wspomnianego buldożera. Tutaj 0,50 grubość. I teraz jaka długość? 1,5 długości wędziska. Czyli mniej więcej przeciągamy sobie. Patrzymy sobie, gdzie jest tutaj węzełek. O, tak. Dodajemy sobie mniej więcej dolnik, czyli 1,5 obrotu korbką. Obcinamy sobie w połowie wędki naszego lidera. I cóż, moi drodzy, pozostaje już tylko dowiązać samego spomba. A więc do dzieła. A więc pozostaje nam już dowiązać naszego spomba. Węzeł typu Greener. Też na pewno go znajdziecie na necie. O, spędny koniec. Odcinamy zestaw do nęcenia z brzegu. Właśnie zestaw, o który pytał mnie ostatnio jeden z naszych fanów na fanpage'u. Mamy gotowy. Dla niektórych, tak jak powiedziałem, proste, ale jesteśmy też po to, żeby właśnie takie pytania i takie wątpliwości rozwiewać. Teraz pozostało już nam tylko zanęcić łowisko. Jedna z wędek już w wodzie, a więc do dzieła. No nic, zostało tylko nam zanęcić łowisko, więc pamiętajcie też o bardzo ważnej rzeczy. Zawsze węzeł od strzałówki w dolnej części, dzięki czemu no przy schodzeniu jakby tej linki nie ma tego oporu i nie zaczepiamy o węzeł, który jest nieprawidłowo ułożony w górnej części. Oczywiście też nie zapomnijcie o bezpieczeństwie, czyli paluch. I do wody. Super. Tu łowimy blisko, więc nie ma potrzeby klipsowania, ale kiedy łowicie na dalszych odległościach, tak naprawdę to właśnie to te znaczniki, które macie na plecionce oraz klips, który jest na kołowrotku, da Wam możliwość, że zawsze perfekcyjnie zestaw znajdzie się w tym miejscu, w którym chcecie, żeby się znalazł. Nie zapomnijcie oczywiście o subskrypcji naszego kanału, dajcie łapę w górę, no i zostawcie komentarz, czy Wam się podobało.